jesteśmy już w sumie niedaleko. No i zdecydowałyśmy się po raz kolejny uczestniczyć w danym proteście, bo z zawodu jakby nie było, jesteśmy rolniczkami, więc czujemy się zobowiązane do uczestniczenia w takich wydarzeniach. No i tutaj chyba komentarz dalej jest zbędny. Widzimy się już na miejscu. Dzień dobry Państwu. Jedno z głównych pytań, jakie dzisiaj dostajemy, to przecież już Wam minister obiecał, po co Wy dalej strajkujecie. No i drodzy Państwo, zgadza się, obiecał nam, byliśmy na spotkaniu w Warszawie, dopłatę do tony zboża. Tylko co ona dzisiaj dała? Ano dała to, że na drugi dzień w skupach zboże o 50-100 zł w niektórych poszło w dół. Więc te pieniążki, które nam obiecują, których jeszcze nie widzieliśmy, których nawet nie wiemy jeszcze, jak będziemy się o nie starać, już praktycznie straciliśmy. I to jest cały efekt naszego dotychczasowego, że tak powiem, strajkowania, postulowania. Wczoraj panu wojewodzie przez dobre 2,5 godziny próbowaliśmy wytłumaczyć, że najważniejsze jest wyeksportowanie tego i zablokowanie granicy. No i co? Nie da się. Słowo klucz chyba obecnie rządzących. Nic się nie da, bo to wszystko Unia. No jak, drodzy Państwo, Unia, jak to nie Unia na granicy stoi, nie na granicy Unia pilnuje to, co do nas wjeżdża, tylko to my pilnujemy. Ale widać, nie chce się. I trzeba powiedzieć teraz to słowo. Będzie kluczowe naszych protestów. Rządzącym się chyba nie chce. Albo jakiś widzą w tym cel, żeby dalej, proszę Państwa, nas ten towar zalewał. Czy to będzie techniczne, czy każde inne, jakie to dzisiaj ma znaczenie. Wszyscy doskonale wiecie, co się dzieje na sąsiednich koło Was skupach. Jak trudno dzisiaj sprzedać zboże, jak długo trzeba czekać, żeby się zapisać na sprzedaż u niektórych dużych odbiorców, hurtowników czy paszarni. Więc co? Znów dalej wychodzimy na szosy. Do kiedy? Pytają media. Ano, drodzy Państwo, do skutku, bo chyba innego wyjścia tu nie mamy. Żartujemy tu, ale oby to nie był żart, że pewnie do wyborów trzeba będzie nam wychodzić i przypominać o tym problemie. Bo inaczej co? No inaczej zderzamy się, drodzy Państwo, z Ukrainą. Pewnie już wiecie, na drugi dzień po ostatnich naszych protestach, czy tu, czy w Chrebennym, czy na Podkarpaciu, pani Ursula von der Leyen powiedziała, że fajnie, że Ukrainie pozwolili na bezcłowy import, na zniesienie kontyngentów i prawie pewne, że już przedłużamy dalej. No to wiecie, co to dla nas oznacza, drodzy Państwo. My z Zielonym Ładem, z wszelkimi przeróżnymi kulami u nogi typu obostrzeniami, brak środków ochrony roślin, coraz droższe środki, coraz ich mniej, coraz większe problemy ze stosowaniem nawozów. Mamy już azotowe programy, zaraz będzie fosfor potas nam liczony co do kilograma. I my mamy razem konkurować na jednym rynku po tej samej cenie z towarem ze wschodniej granicy, który jak tam jest produkowany, wy tak samo dobrze wiecie, jak my tutaj na scenie. Proszę Państwa, no nie da się i dobrze o tym wiemy. Tylko dzisiaj rządzący, co nas bardzo dziwi, boją się tego oficjalnie powiedzieć. Bo drodzy Państwo, jak się nic nie zmieni, jeśli te nasze protesty nie przyniosą oczekiwanych skutków, to za 3-5 lat, jak jeszcze będzie z nas miała część siłę strajkować, to my już tu będziemy zdziesiątkowani. A zdziesiątkowani tylko z jednego powodu. Bo wielu z nas niestety, ale komornicy z gospodarstwa wyprowadzą.
Bo chyba, że może o to chodzi, żeby to właśnie banki czy jakieś korporacje nasze gospodarstwa przejęły. Bo drodzy Państwo, jeśli produkowaliśmy z saletrą 1000 zł i sprzedawali pszenicę po 1000, to było fajnie, czy dobrze, czy wystarczało nam nawet na jakieś inwestycje. Większość z Was, podejrzewam, jak tu stoi, nas tu na tej naczepie też, to wiem na pewno, ma dzisiaj nawozy po 4, po 5 tysięcy złotych za tonę azotu i wyprodukujemy lada moment, za parę miesięcy pszenicę, którą sprzedamy poniżej 1000, jak tak dalej będzie szło. A wtedy to już miło niestety nie będzie, bo nam się rok nie zepnie, co tu dużo mówić. I na kredyty nie starczy. Więc drodzy Państwo, ile tu będziemy stać, nie wiadomo. Ale będziemy musieli. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Jedyne co, to tylko trochę się martwię, że jak ksiądz w kościele, dalej jeszcze nie wszystkim jest źle. Czy niektórzy uwierzyli w to, że to pomoc coś pomoże? Czy po prostu niektórzy myślą, że jak ten rok im się udało dobrze sprzedać, to jakoś tam będzie w nowym? Nie będzie. Drodzy Państwo, nie będzie, bo już widzicie, co się dzieje. Mówi się nieoficjalnie, że jeszcze z miesiąc, dwa już rzepak nie będzie kupowany, bo już tyle mają go zakłady, że nie będą potrzebować. Paszarnie są pozapychane po korki, więc kupują tylko tyle, o ile i to na długo do przodu. Co to dla nas oznacza, sami dobrze wiecie. Zarzucają nam hodowcy, że dla nich jest dzisiaj lepiej. Proszę Państwa, jeszcze, ale już niedługo. Wiecie, co się w mleku stało na pewno? W styczniu, w lutym będzie to samo. Świnie, kwestia czasu. Znajomy, kolega hodowca, nie widzę go jeszcze tu w tej chwili, mówi: Marcin, może do czerwca, może do lipca cena świni. Zobaczysz, co wtedy będzie. W kurczaku już wiecie, co się dzieje? Jak jedzie z Ukrainy do nas towar? To też jest przyczyna tego, że u nas jest mniejsze spożycie zboża. Więc dalej kółko się zamyka. Albo zwiększamy w portach przerób i coraz więcej sprzedajemy na świat, albo co, przestajemy produkować, bo trzeciej drogi już chyba nie ma, drodzy Państwo. Wracając co do naszych postulatów, no jeżeli dalej nie będzie jakiegoś pomysłu, nie będzie wywozu tego towaru z naszego kraju, czy to przez porty, czy też na zachód Europy, przecież Europa na zachodzie miała potężną suszę, potrzebuje dużo towaru. Jeżeli my tego towaru nie upłynnimy, jak to się mówi, do żniw, drodzy Państwo, to nie nasze słowa, nie nasz wymysł. Były szef Elewaru, Andrzej, a doktor Alain Korona. Koło 10 milionów ton wejdziemy zapasów w nowe żniwa. Czyli to mniej więcej tak, jakby każdy z Was 1/3 magazynów miał pełną. Wątpię, żebyście mieli w magazyny możliwości przechowywania o 30% większe niż produkujecie. Gdzie to się podziać? No rękawy. No dobrze, ale z tych rękawów też coś trzeba zrobić. Ono tam wiecznie w tych rękawach leżeć nie będzie. A miejmy świadomość, że kukurydzy w rękawach dzisiaj leży. Kilka set tysięcy ton, kilka może milionów nawet w tych rękawach. Pewnie nikt tego dokładnie nie policzył. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli nie będzie pomysłu na wyeksportowanie tego, my się dalej z tym towarem gotujemy. Te dopłaty nam nic ani nic nie pomogą. Nie chcę tu się rozwozić, może później, jakie są dokładnie szczegóły tych dopłat, co z grubsza, to pewnie Państwo już wiecie z przekazu medialnego, ile to tych pieniążków, do ilu ton, jaki średni plon, no o to Wam może powiem. Ministerstwo Wam średni plon wyliczyło 5,5 tony pszenicy. I do tego tylko dostaniecie do 60%, no bo to, co to sądy robili, dzwonili do nas, to właśnie, żeby zbadać, ile jeszcze mamy w magazynach. Wyszło im, że 60%. Więc przyjmuje się, że mają pieniążków na 3 miliony ton. Na pewno dla wszystkich nie wystarczy. Tylko tyle trzeba to skomentować. A więc, drodzy Państwo, jeśli tego nie wywieziemy, to jedna rzecz. Druga rzecz, dalej musimy uświadamiać mieszkańców, bo nie wszyscy dzisiaj chyba to wiedzą, że to, co do nas wjeżdża, to jest niebadane, niekontrolowane. No nie dowierzaliśmy własnym uszom, tak trzeba powiedzieć, gdy w ministerstwie pan wicepremier Kowalczyk się zarzekał, że wszystko jest badane, a za chwilę główny lekarz weterynarii powiedział, że od stycznia próby są robione wyrywkowo na 3 przejściach co drugi dzień. Na 36 pobranych 8% bardzo złej jakości.
A ja pytam jedną rzecz. A co z tym się stało? Gdzie to się zginęło, te 8%? Bo nie słyszałem, żeby jakaś spalarnia to spaliła, czy na brykiet zostało przerobione. Nie, proszę Państwa, nie martwcie się, a właściwie martwcie się. To my to zjedliśmy albo już, albo zaraz zjemy. Bo gdzieś tam jakiś się skusił przedsiębiorca, jeden kupił przemleł, drugi kupił upiek z tego chleb i u nas poszło. U nas to poszło. Dzisiaj już jest problem. W Niemczech pierwsze cysterny wracają z mąką. Okazuje się, że niedobrej jakości. Dzisiaj jak dzwoni młyn, pytam ja, czy mogę sprzedać tą pierwszą, pyta, czy to na pewno jest Pana zboże. Pan oświadczenie musi podpisać, że to Pana. Dlaczego? No bo już się dzisiaj boją, żeby coś, jakiś towar zamieszany nie trafił. Ale on będzie trafiał, bo przecież nikt jego nie upilnuje. Dlatego, drodzy Państwo, musimy konsumentom to jakoś wbijać do głów, już tak teraz powiem dobitnie, że to jest towar niepewnej jakości, nieprzebadanej. A czym to może grozić, to już sami dobrze wiecie. Nie zwraca na razie uwagi na nasze postulaty też ministerstwo odnośnie tego, że przecież mamy cudowny eksport, ponad 45 miliardów euro za zeszły rok żywności. I to zostało postawione na szale. Przecież jak zaczną nam raz, drugi, trzeci afery wypływać, że coś jest z tym towarze nie tak, no przecież to legnie w gruzach. Ileś lat kontrakty tam się robiło, deptało i co z tego wyjdzie? A nic, proszę Państwa. Nie będziemy mieli coraz więcej. No chyba, że chcemy, tak jak tu pomysł ostatni z Brukseli, część naszego kraju zalać albo zalesić. Tylko mam jedno pytanie, co z nami wtedy? Czy z tych ciągników mamy się przesiąść na te ciężarówki i tylko przerzut? Innych pomysłów na razie nie wiem, nie słyszę. Drodzy Państwo, to tak w skrócie na razie może ode mnie. Ktoś z kolegów teraz dalej, proszę bardzo. Oszukali nas niejednokrotnie. Najpierw na paliwie, przez dłuższy czas płaciliśmy za dużą stawkę, później na Sylwestra wielki cud, paliwo staniało o 15%. Po raz kolejny oszukali nas na nawozach. Cennik z końca stycznia, Saletra nadal jakieś 3700, 3800. Kilka dni mija, nagle Saletrę można o 900 zł obniżyć. Jest tańsza, bo gaz staniał. Z dnia na dzień nagle gaz staniał. Dlatego, że się dowiedzieliśmy, że rolnicy niemieccy od kilku miesięcy już dużo taniej tą Saletrę kupowali, rzędu 2700, 2800. Po raz kolejny oszukują nas ze zbożem. Najpierw, że to zboże jest badane, później, że tego zboża wcale tak dużo nie wpływa do nas. Teraz oszukują nas z dopłatami do zboża. Z tego nic nie będzie, środki są za małe. A poza tym to jest prosta matematyka. Średnio 6 ton pszenicy z hektara, po 400 zł na każdej tonie straciliśmy. To jest minus 2400. Oni maksymalnie mówią o 800 zł, których na pewno do hektara nie będzie. To jest dalej minus 1600, nawet do 2000 zł. Poniżej kosztów produkcji. A dopłaty są po to, żeby nas skłócić. To jest tak zwana rzucona kość między kilka psów. I wiadomo, każdy będzie o nią walczył. To jest po to, żeby jeden dostał dopłaty, drugi nie dostanie, bo mu nie przysługują i żeby nas rozbić, żeby nas nie zjednoczyć. Nie o to chodzi. Jeszcze przekaz do konsumentów. Zobaczcie, co jecie. Jak to wszystko na rynek trafiło. Patrzcie, skąd ten produkt jest. Ponieważ ta żywność z Ukrainy jest poza schematami europejskimi, a ona trafiła i nikt nie wie, czy ta mąka jest z polskiej pszenicy, czy z ukraińskiej. Ten przekaz jest do konsumentów, żeby oni też się obudzili i do nas dołączyli. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja no wiele tu już koledzy powiedzieli. Chcę tylko powiedzieć swoje spostrzeżenia, które no już gdzieś tam kiedyś mówiłem, że jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, co robi rząd, no to dochodzę do wniosku, że ten rząd robi wszystko, żeby niczego nie zrobić, co by było dla nas dobre. Ten rząd jest przeciwko nam i to są fakty. Fakty są takie, że minister rolnictwa wspólnie uczestniczy co miesiąc z odpowiednikami z Ukrainy. Te spotkania są albo bezpośrednie, albo poprzez telekonferencje i tam się tylko radzi nad tym, jak więcej, jak szybciej, jak uprościć procedury, jak zaniechać procedury,
aby tylko to wjeżdżało. Nikt się nie zastanawia, po co to wjeżdża, dla kogo to wjeżdża. Gdzie te dzieci z tej Afryki są? Pytam się. Gdzie to zboże, które zboże zostało do Afryki dowiezione? Nam się opowiada codziennie bajki. Bajki po to, żebyśmy słuchali i byli zadowoleni. Ale z samych bajek to dzieciom się tylko bajki na dobranockę czytało. Ale dziecko starsze już, które cokolwiek rozumie, to już bajek nie chce słuchać. I tak samo jest z nami. Nie możemy po prostu dawać się nabierać i nie nasza rola jest, żebyśmy stali na drogach i walczyli o coś, co nam się tak naprawdę należy. Słusznie nam się należy. To dzisiaj jest dopiero początek tego kryzysu, który się będzie objawiał nam z każdym dniem coraz większym. Jest to kryzys, który od 90 roku w rolnictwie jest to największy kryzys, który dotknie rolnictwo. Wtedy przechodziliśmy zmiany ustrojowe z komunizmu na demokrację. Kraj był długo lat zapanowania komunizmu. Były różne regulacje i tak dalej. Była gospodarstwa, leżała praktycznie. Dźwigaliśmy z tego. Było niektórym gospodarstwom było ciężko, niektóre musiały nawet upaść. Dzisiaj wydaje się, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, ale ten kraj jest pogrążany przez naszą władzę. Pogrążany z dnia na dzień, a tylko sloganami nam się obiecuje, że będzie lepiej. Wczoraj słyszałem wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, że najważniejsze jest zdrowie Polaków, że najważniejsi są Polacy. Patrząc na działania tego rządu, nie widzę tych najważniejszych rzeczy i celów. To są tylko mrzonki opowiadane dla grzecznych dzieci lub dla grzecznych ludzi. Nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się zwodzić, bo każda deklaracja ministerstwa to jest przesunięcie w czasie tego, co się dzieje. Tu się nie robi nic bez przyczyny. Przecież możemy w każdej chwili uruchomić procedurę T1, procedurę tranzytową, która polega na tym, była stosowana wcześniej i dzisiaj w każdej chwili może zostać uruchomiona i to zależy od polskiego rządu. Ta procedura mówi, że jeśli towar wjeżdża na granicę, jest pobierana opłata celna, pobierany podatek VAT i nadany numer temu pojazdowi. Ten pojazd po dostarczeniu towaru na miejsce zostaje mu ta kaucja zwalniana. Tu nie trzeba szukać Unii, nie musimy, to są na to rozporządzenia, są przepisy, tylko trzeba mieć dobrą wolę, żeby je wprowadzić. A czemu nie ma tej woli? Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać, że ta wola jest tylko dlatego, że być może to się prowadzi wspólne interesy. Śmiem tak głośno powiedzieć, bo inaczej tutaj logicznego rozumowania nie ma. Bo jeśli nasz minister przez całe lato mówił, że nam nie zagraża nic, że to się nic nie dzieje, że to tylko jedzie tranzytem, tak w listopadzie zaczął zmieniać zdanie. Mówi, no, że jednak coś tam jedzie, że coś trochę to przeszkadza. Że coś przeszkadza. Ale co zrobił w tym temacie? Nie zrobił nic. Deklarował się, że pojedzie do Brukseli, że złoży wniosek o przywrócenie ceł. Ile było w mediach o tym mowy? Ile tych uśmiechów ministra było? Co zrobił? Po naszej wizycie 9 lutego w ministerstwie i po przyciśnięciu pana ministra przyznał, że wniosek złożył, ale ustnie. Na gębę, proszę państwa, nie obrażając sołtysów, to się u sołtysa podpisuje coś, jakiś dokument. A państwo w ten sposób załatwia procedury. No jesteśmy, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Także bądźmy czujni i niech nas ta kiełbasa wyborcza nie zaślepia, bo te problemy nam się dzisiaj dopiero zaczynają. Proszę
zauważyć, firmy skupowe, które kupowały od polskich rolników, gotują się w tej chwili. Firmy, które zaopatrywały polskich rolników, też się zaczynają gotować, bo nakupili sobie drogiego nawozu, bo mu państwo tak zasponsorowało. Powoli wszyscy zaczynamy, gospodarka zaczyna siadać. Co będzie za pół roku, za rok, to zobaczycie państwo sami. Ale będzie dużo gorzej, aniżeli jest dzisiaj. I te 200 zł, czy 100 zł, czy 50 zł niczego nie rozwiążą. To zostaną przejedzone pieniądze podatników. Na koniec tylko dodam, że nasuwa mi się tutaj takie skojarzenie w tym przypadku, że wypowiedziane przez Winstona Churchilla, że Polacy to dzielny naród, dzielny, najdzielniejszy z dzielnych, ale rządzony przez najpodlejszych z podłych. I to, proszę państwa, jest, to widać. Także jeszcze raz podkreślam, nie zniechęcajmy się, bo nikt nam nie pomoże. Nie pomoże nam Unia, nie pomoże nam rząd. Musimy sami walczyć o swoje prawa. I dla nas to bez różnicy, czy my dzisiaj tutaj stoimy, czy będziemy nawet lepiej, jeśli nie pracujemy, bo pracując w polu dzisiaj będziemy ponosić koszty i zadłużać jeszcze bardziej gospodarstwo. A tutaj pracując, no to tylko tyle jest szansa, że wywalczymy coś dla siebie lepszego. Także dziękuję. Dzień dobry państwu, serdecznie witam na tym spotkaniu, bo to któryś raz z kolei na pewno uciążliwe dla was jest. Co do organizacji protestu. Ustalone jest z policją, że beczki wjeżdżają i żywe zwierzęta. To, żeby nie było tam żadnych komplikacji, kłótni tutaj, bo tak jest ustalone i tak musi być. I autobusy od godziny 11 przestaną wjeżdżać ze strony ukraińskiej wszystkie pojazdy, oprócz autobusów. Chciałbym życzyć tutaj spokojnego pobytu, żeby słuchać poleceń organizatorów, żeby nie było żadnych tam niepotrzebnych zgrzytów między nami, bo to wszyscy patrzą na to, żeby wszystko przebiegało jak najlepszym porządku. Mamy tutaj pączki, dzisiaj jest tłusty czwartek, nie wiemy z jakiej to jest pszenicy, czy z ukraińskiej, czy znaczy, ale to już pomijajmy. Dzisiaj jest dyspensa i można jeść każdą pszenicę i ukraińską, i może być i nawet armeńska, także, bo na pewno też do nas już napływa. Życzę miłego pobytu i proszę o spokój i słuchanie poleceń. Właśnie, proszę pana. Jeśli przyjeżdża towar z Ukrainy, który do 1 stycznia nie był w ogóle badany, to jakie jest przeznaczenie tego towaru? Do spalenia, tak? Do spalenia. To jest towar do spalenia. Więc to nie jest spuszczony żaden tranzyt tego towaru, tylko każdy, kto to kupił, powinien się wykazać. Czy ten towar został spalony? Nie został. Jeśli nie został, do więzienia. Proste i logiczne. I od tego trzeba zacząć. I to jest... Czy nasz minister Kowalczyk tego nie widzi? No to ja napisałem w komentarzu, kiedyś tak napisałem w komentarzu, że nasz minister tego nie widzi, bo... I on tego nie widzi, tak? Czyli to można porównać to tak, do takiego cyrku. Jest taki cyrk, jest dyrektor tego cyrku. Kto rządzi w takim cyrku? W cyrku rządzi dyrektor cyrku. A w naszym cyrku rządzą małpy. W jego cyrku, trzeba powiedzieć, w jego cyrku rządzą małpy. I tak to się odbywa. No i tak to się odbywa, niestety. Czy to jest śmieszne? No to nie jest śmieszne. To jest tragiczne. Bo to jest trucie ludzi. I tutaj ktoś powie, Unia nam dała. Tak, oczywiście. Ale wystarczy, żeby
każdy rolnik, który ma na przykład duże gospodarstwo, ma jakieś tam ciągniki, bardzo drogie, niech tylko trochę nie pomyśli. Niech nie ubezpieczy tego wszystkiego, co ma. Wystarczy jeden pożar, nie ma nic. A jak działa Unia w tej chwili? W tej chwili tak działa Unia. Tak działa Unia. Dała nasze pieniądze. Bo co to są fundusze unijne? To są pieniądze z naszych polskich pieniędzy. I trzeba się dobrze nastarać, żeby te pieniądze odzyskać. A w tej chwili co robi Unia? Niszczy polskie rolnictwo. I mamy w Polsce niby jakieś prawo, tak? Państwo prawa? Nie, to jest państwo bezprawia. I wszyscy doskonale o tym wiemy. Tak. I w tej chwili to jest tylko tak, zgłosić do prokuratury i każdy przedsiębiorca, który ściągnął to świństwo, żeby nie powiedzieć jeszcze inaczej, to powinien z tego się rozliczyć. Jeśli się nie rozliczy... Proszę Państwa, pociągnę ten temat. Brawo dla Pana, bo ma rację. Proszę Państwa, rząd się zachowuje w ten sposób, można tak zobrazować, jak złodziej, który mówi: tak, do końca roku kradłem, ale już przepraszam, jestem już całkowicie człowiekiem uczciwym, od tego roku nie kradnę. I całe zboże, legalnie mówi się, że to jest jakieś 70 tysięcy ton zboża tego technicznego, pytamy, gdzie ono jest. Wczoraj wieczorem o tym, no naprawdę bardzo ostro rozmawialiśmy z panem wojewodą. Pan wojewoda mówi, że zlecili 10 kontroli. Wiecie co państwo, po tych 10 kontrolach, ano 6 zgłoszeń do prokuratury. To proszę państwa, to jest 60% przeistoczyło się w zboże konsumpcyjne. Tak, proszę państwa, wasze dzieci dzisiaj jedzą kaszę mannę techniczną. Wasi dziadkowie też kaszę mannę jedzą techniczną. My może chleb, może te pączki będziemy. Takie mamy kontrolę. Ale to tak jak kolega mówił, to nieważne, czy to jest pod nazwą techniczną, czy nie. Jeśli to wchodzi bez jakiejkolwiek kontroli. Proszę państwa, jeśli weźmiemy, mamy tutaj, przygotowaliśmy taką tabelę, żeby trochę cyfr, bo ten rząd pragmatyki w tym nie ma jakiejkolwiek. A dzisiaj zobaczmy, co się dzieje. Tutaj mamy i jakie ilości zostały sprowadzone. Popatrzmy, kukurydza rok do roku. Prawie dwukrotnie więcej kukurydzy wpłynęło rok do roku, ale do dwóch lat, do tej normalności 2020-2021 to 700 razy więcej wpłynęło. Tu jest ten problem. Pszenica mamy 38 razy rok do roku, ale przed dwóch lat normalności 300 razy więcej wpłynęło. Proszę państwa, rzepak tu akurat jednakowo jest. Sześciokrotnie. Czy jest problem? Jest problem olbrzymi. I rządzący jakoś tego nie zauważyli, że mamy, ja już nie mówię sprzed trzech lat, dwóch, ale rok do roku. Jeśli jest, wchodzi kukurydzy dwa razy więcej, a pszenicy wchodzi 38 razy więcej, czy nasze porty były przygotowane? Czy nasz przemysł spożywczy był przygotowany na to? W życiu. I dzisiaj ta bezmyślność, pustota rządzących doprowadziła do tego, że my w żniwa, bo my już się nie martwimy o pieniądze, nie martwimy się o to, co będzie, co będzie za miesiąc, dwa, ale co będzie w żniwa, że w żniwa się całkiem załamie nasz rynek skupowy. I tu jest problem. No możemy, jedno mamy tylko nadzieję, że będzie jakaś susza i trzeba liczyć, że jeszcze większa wojna na Ukrainie. Chyba po to. Ale myślę, że nikt zdroworozsądkowy w ten sposób nie myśli. I nie o to chodzi. I dzisiaj jak popatrzymy, cały czas to powtarzam. Wczoraj w wojewodzie to powtarzałem. Ile tu jest młodych ludzi? Ludzi, którzy zawierzyli w to, przejęli ten ciężki kawałek chleba po rodzicach, bo oni widzieli, jak jest całe życie w rolnicy. Przejęli to, złapali się na młodego rolnika, na premię, dobrali jeszcze kredytu, żeby kupić ciągnik, żeby coś swoje gospodarstwo poprawić.
zmodernizować, żeby założyć tą antenę satelitarną na ten ciągnik, żeby zostać tym rolnikiem 4.0, tym nowoczesnym. Wiadomo, że cały czas mówi się, że rolnictwo to jest tradycyjne, że rolnictwo to jest taka ostoja pewności. Dzisiaj ci młodzi ludzie co wnieśli? No ten pierwiastek nowoczesności. Dzisiaj co się robi? Ano już ani minister, zauważcie, ani nikt rządu już nie mówi o gospodarstwach rodzinnych. Temat tabu. Co? Po 7 latach cały czas wyświechtanego na ustach, jak się walczy o gospodarstwa rodzinne, jaki to jest trwały element w polskiej wsi, dzisiaj już jest niepotrzebny. Proszę Państwa, w zderzeniu polskie rolnictwo rodzinne, w zderzeniu z przemysłowym już jest teraz cacy. Premier tydzień temu tłumaczył, że jednak, że my mamy wolność gospodarczą i że jest liberalizm. Rolnicy muszą to zrozumieć. No zgoda, tylko on się na liberała nie mianował. Tak jakoś został niechcący. I dzisiaj nikt zdroworozsądkowy nie stawia na czyjś kawałek chleba, tylko na swój. Bezpieczeństwo żywnościowe dzisiaj jest najważniejszą rzeczą. Zaopatrzenie wodę w żywność, ale własną, a nie czyjąś. Bo wiadomo, że pańska łaska na pstrym koniu jedzie. I dzisiaj my stawiamy się w takiej sytuacji, to co mówię cały czas. Z węglem była ta sama sytuacja. Fajny był węgiel rosyjski, się jakoś skończył. Żywność ukraińska też będzie fajna, tylko się kiedyś skończy. Ale najważniejsza jest rzecz ta, że my produkujemy to, co koledzy mówili, jeszcze raz powtórzę. Po jednej stronie granicy pełen liberalizm, można produkować wolna amerykanka, po drugiej stronie mamy co? Ano mamy kulę u nogi. I musimy z tą kulą u nogi się ścigać. I tu ci, co stoją, to są ludzie, którzy to rozumią. Tylko proszę Państwa, musimy przekonać jeszcze sąsiadów, bo jak nie wyjdziemy tak jak na piątkę Kaczyńskiego, to będziemy jeszcze długo stali, bo pragmatyzmu w tym rządzeniu nie ma nic. Myślenia o przyszłości nie ma nic, tylko się z dnia na dzień, z godziny na godzinę rząd zachowuje się jak strażak, od pożaru do pożaru. Ręczne sterowanie, widzimy co spowodowało z paliwem, z nawozami i teraz ręczne sterowanie rynkiem zbóż, a rynek zbóż jest tą podstawą, bo nie mówi się, że pietruszka jest produktem strategicznym, tylko są zboża produktem strategicznym, bo to jest ta podstawa. Pietruszki trzeba tylko trochę do zupy. I my tutaj nie łammy się, nie mówmy o tym, że nas jest mało, tylko że od tego się zaczyna, bo niestety teraz wygląda tak, że od tego się zaczyna i musimy jeszcze sobie jedno uzmysłowić, że tym protestem w Hrubieszowie zapoczątkowaliśmy całe niezadowolenie rolnictwa w kraju i to, że się reszta odważyła. My mówimy, że tutaj mamy, ale mamy dzisiaj na Podkarpaciu protest, 14 na Pomorzu było kilka protestów, na Opolszczyźnie. To nie jest prawda, że tylko nam jest niedobrze, że to my tylko jesteśmy nieudacznikami i nie sprzedaliśmy w czas. Przecież sprzedaje się cały rok. Nikt nie sprzedaje jeden dzień. Cały rok jest potrzebny chleb i cały rok tym chlebem się handluje. I nie można powiedzieć, że jeden był cwany, sprzedał, a drugi nie sprzedał. Tylko to jest proces, który trwa cały rok. I dzisiaj musimy jasny dać przekaz naszym rządzącym, że to nie jest koniec. I niech oni nie myślą, że oni nas złamią. Bo te protesty może ucichną na tydzień, na dwa, na miesiąc, ale one wybuchną o wiele gwałtowniej, bo do niczego dobrego póki co nie idzie. I nie idzie. No i co Państwu tu powiedzieć jeszcze? Ale jeszcze jedna rzecz. Kilka osób, które było na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, teraz u wojewody, proszę Państwa, ręce opadają. Ta nijakość, ta brak wiedzy, elementarnej wiedzy o rolnictwie, że to nie jest
fabryka śrubek czy gwoździ, że guzikiem wyłączam, przyjdzie koniunktura, włączam. Oni tego w ogóle nie rozumieją. Jeśli mamy wojewodę nauczyciela, mamy minister rolnictwa, jeden jest nauczycielem, drugi dziennikarzem. Ludzie, o czym my mówimy? Gdzie szukać fachowca? Tu jest problem. Problem jest w tym, że brakuje jakiejkolwiek elementarnej wiedzy o tym, jak wygląda rolnictwo. To jest zawód na pokolenia, a nie na tygodnie. I dopóki oni nie otrzeźwieją, dopóki nie, no nie wiem, co może się jeszcze wydać. Proszę Państwa, 200 tysięcy ton przekazano chyba z tydzień temu Elewar na zapasy Agencji Materiałowej. I teraz co z tego? Przecież to zboże dalej zalega. Jak może być taka sytuacja, że Elewar w całej historii jeden okręt zboża wysłał? Olbrzymie pieniądze, które idą na to, żebyśmy utrzymywali, bo on chyba tylko jeden rok w historii był samowystarczalny, co roku dokładamy do Elewaru, to ten państwowy moloch, on powinien cały czas prowadzić taką politykę skupową, żeby regulować rynek. Nic się nie reguluje. Zasypali się tak jak pospolity chłop z zbożem w żniwa i do tej pory nie zrobili jednego ruchu. 9 tysięcy ton wyeksportowali, na tym stanęło. Proszę Państwa, to nie może być tak, że za nasze pieniądze, za pieniądze podatnika olbrzymie 600 tysięcy ton magazyny stoją. One powinny cały czas tym zbożem obracać. Im trzeba nie te wielkie betonowe silosy z bardzo szybką logistyką, tylko piny postawić chłopskie, bo oni tak raz w roku obracają. Przecież to się nie da. Takie nieudacznictwo doprowadzi do tego, że rolnictwo, gałęź gospodarki, która jest jedną dzisiaj ze strategicznych. Widzimy suszę, widzimy różne anomalia pogodowe, widzimy wojnę za granicą. My powinniśmy się starać mieć pełną suwerenność żywnościową. Powinniśmy dbać o bezpieczeństwo. Po co to wszystko? Unia Europejska 20 lat wojuje z tym, żeby mieć jak najzdrowszą żywność, a my co dzisiaj robimy? To już się przekreślamy. Wszystko mówimy tylko o jednym. O tym, żeby było fajnie, tanie Ukrainie pomagać. Pomagajmy. Nikt chyba nie jest przeciwko. Tylko korytarzem. Wczoraj w wojewodzie nie mogliśmy wytłumaczyć, co to jest korytarz. On myśli, że to korytarz to jest tak jak gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu. Korytarz to tak jak... może być, że jemu się to pomyliło z korytem. A Izba Lordów, Izba Wytrzeźwień. Prawdopodobnie tak to wygląda. My dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby to zboże w tej Ukrainie pomagać, ale to ma być pomoc od punktu A granicy do punktu B na okręcie. I tyle. Polska jest suwerenna, ma wystarczającą ilość zboża i my nie musimy, Bogu dzięki, nie musimy eksportować i martwić się, że nie wyżywimy ludzi. Tylko pytam, jak długo? Przy takiej gospodarce i takiej koniunkturze, jaka czeka na nas najbliższe lata, to dojdzie do tego, że produkcja spadnie, no i wtedy będziemy naprawdę potrzebowali Ukrainy albo z Rosji sprowadzać zboże. Chyba o to chodzi. Proszę Państwa, nie przedłużając, bo to można narzekać i narzekać, chłop to potrafi, ale teraz naprawdę to tutaj nie o to chodzi. My musimy jak najbardziej się zjednoczyć i pokazywać reszcie społeczeństwa i tym rolnikom, którzy no nie mają odwagi jeszcze stanąć albo sądzą, że oni jeszcze dadzą rady, że to tak nie jest. I jeszcze jedna rzecz dla producentów drobiu i producentów wieprzowiny, bo tak patrzę z wpisów, z komentarzy. Kochani, my dzisiaj stoimy, wy będziecie stali jutro, bo jak sobie zobaczycie, że na tamtym proteście 15 tirów kurczaków wjechało, jak na Ukrainie tworzą się największe molochy, największe chlewnie w Europie, a chyba jedne z większych w świecie, to za rok, dwa dzisiaj produkujemy, nie wiem, może z połowę wieprzowiny, a będziemy tylko chyba gdzieś w partyzantce hodować, bo to rolnictwo z tymi chlewniami
większymi to nie da rady. Nie da rady produkować w tych standardach europejskich. I oni tak samo będą przegrani jak my dzisiaj. Dziękuję Państwu, żeście przybyli, że jesteśmy razem, że się jednoczymy, że wymieniamy tu zdania, poglądy. I tak trzymajmy. I trwajmy. Dziękuję bardzo. Właśnie jesteśmy po proteście, zmarzłyśmy wystarczająco, także pora wracać do domu. Dokładnie. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami do końca. Zachęcamy wszystkich do komentowania filmu, udostępniania, aby jak najwięcej osób zapoznało się z danym materiałem. Także jeszcze raz komentujcie, udostępniajcie, podawajcie dalej, lajkujcie oraz subskrybujcie nasz kanał. A my się z Wami żegnamy. Do następnego. Cześć. Cześć.